Zapraszam do opisu, tam znajdziecie ciekawe kanały, które być może też Was zaciekawią. Cześć, w dzisiejszym odcinku odpowiem Wam na pytanie, dlaczego światła Wam nie świecą, dlaczego, co jest za to odpowiedzialne oraz jak to zdiagnozować. Także zapraszam. W pierwszej kolejności musimy sobie sprawdzić poziom naładowania akumulatora oraz bezpieczniki. Kolejną rzeczą jest sprawdzenie żarówek. Logiczne, gdy nam nie świeci jedno światło, ok, mogła się spalić żarówka, ale gdy nie świeci nam kilka świateł, to żarówki raczej nie będą wadliwe, chociaż mogło dojść do skoku napięcia i wszystkie żarówki popaliło, ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Włókno od żarówki nie może być przepalone, jest to ten drucik u góry, on nie może być przerwany, przepalony, nadtopiony, ponieważ wtedy nie będzie przewodził prądu i po prostu wódz w żarówce będzie otwarty. Kolejną rzeczą jest oprawka. Nie może nosić śladów nadtopienia, spalenizny, przebarwień, ponieważ to wszystko świadczy o niedostykach, a co za tym idzie o grzaniu się połączenia i należy takie połączenie dogiąć oraz oczyścić. Kolejną rzeczą są styki. Styki muszą być dobrze oczyszczone, nie mogą mieć nalodu rdzy oraz śniedzi i muszą dobrze się zwierać z żarówką. Gdy nie będą się zwierać, będą właśnie tak wyglądały Wasze kostki oraz styki. Jest to typowe nadtopienie kostki związane z niedostykiem. Kolejną rzeczą, gdy nie mamy dalej światła mijania, jest sprawdzenie obwodu. Czyli musimy sobie sprawdzić obwód od gniazda żarówki do naszej kostki. Sprawdzamy najpierw przewody masowe, później sprawdzamy przewody plusowe. Gdy mamy wszędzie przejścia, możemy sprawdzić sobie jeszcze kable, czy niech są gdzieś przetarte. Taką kostkę należy przeczyścić preparatem do styków oraz gniazda żarówek. Na multimetrze w tym miejscu, w tej pozycji mamy ciągłość obwodu i na tej pozycji sprawdzamy przejście. Sama kostka nie może mieć niedostyku. Gdy jest jakiś niedostyk, należy pin dogiąć i poprawnie go połączyć. Sam przełącznik też może być wadliwy, styk może się nie zwierać lub może być mechaniczna awaria i wtedy nie przesyła nam sygnału dalej. Do przełącznika zawsze przychodzi jeden przewód po stacyjce, jest to plus 12 V i drugim przewodem już nam wychodzi na światła mijania bądź światła pozycyjne i zawsze warto sprawdzić, czy dochodzi do przełącznika najpierw napięcie i później czy wychodzi i możemy to sprawdzić, odpiąć przełącznik, zrobić zwarkę i sprawdzić, czy światła wtedy nam się świecą, ale do tego już potrzebujecie schemat instalacji elektrycznej. Gdy mamy taki przełącznik jak tutaj na zdjęciach, to możemy poszczególne piny w gnieździe przełącznika zewrzeć ze sobą i wtedy otrzymać mamy światło, a robi się to za pomocą takiej właśnie oto zworki. I gdy dalej nie ma światła, to ostatnim krokiem jest poszukiwanie braku przejścia w instalacji elektrycznej pojazdu. Jest to bardzo monotona i żmudna robota, a jeśli nie masz w tym doświadczenia, nie umiesz robić takich wiązek, to lepiej za to się nie chwytaj i zleć to komuś innemu. Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć!